celem kampanii jest uświadomienie, na czym polega tak naprawdę udostępnianie kultury. A udostępniona kultura to jest taka, która do spektakli, do filmów, do wystaw daje audiodeskrypcję, czyli dodatkowy opis dla osób niewidomych, daje napisy dla osób niesłyszących, zapewnia tłumaczenie na język migowy albo pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Na tym nam zależy i ta kampania ma zwiększyć świadomość wszystkich ludzi, którzy tworzą kulturę. To agencja fotograficzna, która robi i współpracuje z różnymi fundacjami, możemy sobie pozwolić na pomoc i współdziałanie. A ten projekt jest o tyle ciekawy, że był dla nas wyzwaniem, a to chyba jest najfajniejsza rzecz, która motywuje nas do pracy i dajemy z siebie wszystko, całą swoją pasję do tego, żeby gdzieś to dobrze wyszło. Pomysł opiera się na wybraniu bardzo silnych ikon, właściwie z ujęć z filmów, czy silnych zdjęć, które gdzieś kojarzymy z historii, filmu czy fotografii. I przede wszystkim, żeby przedstawić jakby tutaj podwójną sytuację. Z jednej strony robimy piękne odtworzenie, pastiże, ujęć, które wszyscy znamy na całym świecie, a z drugiej strony te zdjęcia destruujemy, zakrywamy je, tworząc tylko i wyłącznie opis tego, co się dzieje za czarną plamą. Ta kampania społeczna Zabierz laskę do kina, miejmy nadzieję, to będzie kampania, która odbije się szerokim echem nie tylko w mediach, ale też w świadomości ludzi, którzy zmierzą się z tym tematem. Z tematem dosyć trudnym, ciekawym i potrzebnym dla wszystkich osób, które mogą wreszcie uczestniczyć w kulturze, brać w niej udział bez barier. Czyli zabieramy laskę do kina.